Cześć, jestem Justyna. Zapraszam Cię na kanał Wilczycą Być, gdzie znajdziesz informacje dotyczące narcystycznej przemocy i leczenia ran po jej doświadczeniu. W tym nagraniu powiem Tobie o rodzajach przynęt, jakie stosuje osoba narcystyczna, aby kontrolować i manipulować. Zachęcam Cię do polubienia kanału, a jeżeli zapiszesz się do newslettera, na mojej stronie internetowej www.justynaczekaj.pl otrzymasz informacje o darmowych warsztatach, które odbywają się cyklicznie. Bardzo Cię zapraszam. Jak już pewnie wiesz, osoba narcystyczna szuka sposobów na to, aby kontrolować i zrobi naprawdę wiele, aby tak się właśnie stało. I w efekcie myśli o tym, aby zaspokoić swoje potrzeby. I wykorzysta do tego celu naprawdę wszystko, co jest możliwe, wiele technik i sposobów. I w dzisiejszym nagraniu chcę Ci powiedzieć o przynętach, które właśnie stosuje osoba narcystyczna. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z kobietą narcyzem czy mężczyzną, każda z tych osób będzie próbowała różnego typu przynęt po to, aby uzyskać oczekiwany efekt. Często jest tak, że takie osoby mają swoje ulubione typy przynęt, których używają częściej niż innych. Co ważne, takie osoby często mają instynktowne wyczucie tego, na kogo co działa najlepiej i będą to stosować. Ta świadomość może okazać się bardzo pomocna dla Ciebie, kiedy będziesz się przygotowywać do zakończenia takiej relacji czy zdystansowania się. Przede wszystkim nauczysz się rozpoznawać te przynęty, które są po to, aby przykuć Twoją uwagę i wciągnąć Cię z powrotem do relacji. Drugi krok to praca nad tym, aby nie reagować. Tutaj dużym wsparciem może być świadomość tego, co robi osoba narcystyczna i jakiego typu przynęt możemy po prostu doświadczać. Będziesz mogła przewidzieć to, co się stało, co się stanie. Jest też bardzo ważne to, aby budować świadomość tego, jak my reagujemy, co się z nami dzieje, kiedy osoba narcystyczna stosuje te przynęty. I bardzo ważne jest nasza wewnętrzna praca nad tym, aby się od tego zdystansować i nie dać się wciągnąć do gry. Przynęty możemy podzielić na dwa typy, te, które są przesiąknięte lękiem, strachem oraz te, które są pełne poczucia winy i odpowiedzialności. Osoba narcystyczna wie, że jeżeli jesteś w strachu, w poczuciu winy czy nadmiernej odpowiedzialności, wtedy jest Cię łatwo zmanipulować. Dlatego umiejętności rozpoznania przynęt bardzo Ci pomogą w odzyskaniu tej Twojej przestrzeni, tej mocy Twojej wewnętrznej siły. Przejdźmy do przykładów tych przynęt. Pierwsze to wywołujący strach i panikę. Są po to, abyś właśnie czuła ten strach, ten lęk, co oczywiście zostanie zauważone przez osobę narcystyczną i zrobi to poprzez zadawanie Tobie pytań, obserwacje Twojej twarzy, ruchów ciała. Intryga. Jest to klasyczna metoda, która ma na celu wciągnięcie Cię do relacji. Osoba narcystyczna robi to, dając skrawki informacji, tajemniczy komentarz, który wywoła w Tobie reakcję. Najczęściej chodzi o strach czy lęk. Fałszywe oskarżenia. Tego rodzaju próby wciągania Cię do relacji powodują bardzo niezdrową dynamikę w tej relacji. Jak w przypadku każdego innego sposobu, jest to po prostu próba uzyskania od Ciebie reakcji. Czasami jest też tak, że osoba narcystyczna nie wierzy w to, co mówi, nie wierzy w te oskarżenia. Nie ma to dla niej tak naprawdę znaczenia, ponieważ jedyne, co się liczy, to osiągnięcie celu, czyli żebyś Ty zaspokoiła potrzeby osoby narcystycznej. Oskarżając Cię, osoba narcystyczna bazuje na naszej naturalnej reakcji obronnej, chęci zaprzeczenia, usprawiedliwienia, naprawienia tej niejasnej sytuacji, jeśli jest się źle odbieranym. Kolejne to poczucie winy. I osoba narcystyczna próbuje wrzucić na Ciebie to poczucie winy, bo to prowadzi do nadmiernej odpowiedzialności.
I poczucie winy i strach powodują też, że nasze granice są złamane, co oczywiście jest celem takiej przemocy, bo my jesteśmy wtedy łatwe do zmanipulowania. Kolejna to rola ofiary, czyli przedstawienie siebie jako osobę pokrzywdzoną i ma to na celu wywołanie właśnie empatii, wywołanie chęci pomocy, wywołanie chęci też zaopiekowania się, zatroszczenia i oczywiście naprawienia problemu, co powoduje też, że osoba narcystyczna nie musi brać odpowiedzialności za daną sytuację. Kolejne to fałszywe nadzieje. Wykorzystywane jest to po to, aby to, na czym nam zależy, jest oczywiście rzucone, jest rzucona obietnica, która nigdy tak naprawdę nie zostanie spełniona, ale jeżeli my się chwycimy, wtedy osoba narcystyczna czuje kontrolę. Jedną z rzeczy, która pomoże Tobie w odzyskaniu swojej wewnętrznej siły decyzyjności, już robisz, czyli edukujesz się, budujesz swoją świadomość. To daje nam siłę. Teraz staraj się, proszę, doprecyzować, czego tak naprawdę doświadczasz w tej relacji, czy w relacjach, które są w Twoim życiu. Warto, abyś zapisała sobie swoje doświadczenia. Zastanów się również nad tym, jaki wpływ na Ciebie i Twoje samopoczucie miały takie właśnie próby złowienia Cię do tej relacji, zatrzymania Cię w tej relacji. Postaraj się być jak najbardziej dokładna w nazywaniu swoich doświadczeń i tak jak wspomniałam Tobie, warto zapisywać to, te nasze emocje, zachowania, odczucia, bo mamy też potwierdzenie tego, co się wydarzyło w naszym życiu. Przestaniemy sobie wątpić. Ma to również druga bardzo ważna rzecz. Zobaczysz, jaki ma to na Ciebie wpływ i dzięki temu będziesz mogła szukać rozwiązań, będziesz mogła przewidywać kolejne kroki i zobaczyć, co się wydarzy. To da Ci poczucie kontroli. Pamiętaj o tym, aby jak najbardziej dystansować się od tego, co mówi osoba narcystyczna. Przypominaj sobie o tym, że to, co słyszysz, jest bardziej o tej osobie niż o Tobie. Zapisuj w dzienniku to, co czujesz pod wpływem takich działań osoby narcystycznej, jak wpływa na Twoje poczucie wartości, jak wpływa na Twoją sprawczość. Zauważaj swoją potrzebę reakcji, załagodzenia całej sytuacji, gdzie chcesz przejąć odpowiedzialność. Pamiętaj o tym, że osoba narcystyczna chce każdego rodzaju reakcji, nie ma znaczenia jakiej, czy się złościsz, czy jesteś smutna albo zalękniona. Ważne, abyś zareagowała, a dzięki temu osoba narcystyczna odbuduje swoje poczucie wartości, poczucie sprawczości i kontroli nad Tobą. Jeżeli chcesz coś zmienić, zacznij od tego, aby skupić się na sobie, na swoich odczuciach, zamiast na osobie narcystycznej. To pomoże Tobie odzyskać kontrolę i siłę. A jeżeli potrzebujesz wsparcia, możemy się spotkać podczas sesji indywidualnej i możemy opracować strategię uwolnienia.